Witam serdecznie, ja jestem Zenek, to jest Hearthstone Heroes of Warcraft, a dzisiaj skraftuję sobie jedną legendareczkę i odczaruję poza tym karty, które mam w nadmiarze. Mam tych kart tyle, że no, uzyskam z nich 1770 pyłu, to jest 36 rzadkich, 190 kart zwykłych. 99% praktycznie kart to są karty z najnowszego dodatku, czyli z przedwiecznych bogów. Jeden pakiet dostałem z podstawki, który praktycznie cały pójdzie też do spółowania. W sumie nawet jest jedna złota rzadka karta, która jest zdublowana, że tak powiem, więc będzie można jedną odczarować. To jest chyba któraś tam piratka, ta neutralna, która obniża koszt z zagrania, zagrania broni chyba o dwa punkty many. Dobra, tak jak mówię, mam 2555 pyłu, odczaruję te karty, dostanę jeszcze 1700, więc będzie mnie stać prawie na 3 legendarki. Zrobię sobie jedną, to będzie Sylvana. To jest w sumie chyba taka najbardziej uniwersalna legenda na chwilę obecną. Okej, poszło. Więc 4325 pyłu, nice. Jest tak, gdzie ja mam te... tutaj w sumie są jeszcze złote, które mogłem odczarować. Szczerze mówiąc, upiór many średnio jest grany. Szalony alchemik, no czasami tam jest używany. No ten upiór many prawie w ogóle, no czy w sumie w ogóle chyba w żadnym sensownym deku nie jest grany, więc można by tą złotą odczarować. Co jeszcze? Ranny mistrz ostrzy też jakoś średnio jest teraz grany, więc też w sumie jakbym się uparł, mógłbym go odczarować. Byłoby 300 pyłu już. Więc jeszcze trochę kart bym odczarował, tak myślę, tych złotych i tu mam jeszcze w sumie, tak jak mówiłem, te dwie piratki. Tak naprawdę mam jedną zwykłą i dwie złote, więc jeszcze jedną złotą mogę odczarować. Powiedzmy. Bingo, to jest 4400. No jeszcze jak się uprę, to nawet tą odczaruję, tak żeby może zrobić tą trzecią legendę. Tak mi się wydaje. Chociaż też brakuje mi sporo karcioszek, mi brakuje do takiego dobrego midrange'owego szamana. Więc możliwe, że trzeciej legendarki nie będę robił, tylko po prostu sobie zbuduję takiego konkretnego midrange szamana. Tam brakuje mi paru kart, bo praktycznie w ogóle nie otwierałem pakietów z wielkiego turnieju, a ten szaman używa tam paru kart z wielkiego turnieju, więc musiałbym sobie te karty po prostu skraftować, bo nie chcę mi się bawić w otwieranie pakietów z tego i liczenie, że coś mi tam wydropi sensownego z tego wielkiego turnieju pod szamana. Dobra, czy coś tu jeszcze jest złotego, co można by odczarować, a gra tego nie widziała? Chyba nie, mi się wydaje. Dobra, 4425, stworzymy sobie tą Sylvanę. Tak jak mówię, wydaje mi się, że ona jest najbardziej uniwersalną w obecnej chwili legendarką w standardzie. Praktycznie w każdym kontrolnym deku jest grana. Nawet w midrange'u jest często grana, się spotyka tą Sylvanę, więc no, warto by ją stworzyć, właśnie sobie ją chyba zrobię. Poproszę. Dzień dobry. To fajnie, ja też. Dobra, jest Sylvana, tam karcioszka na pewno mi się przyda. I teraz mam taką prośbę do was. Jakbyście mogli w komentarzach napisać po prostu, co wypadałoby jeszcze skraftić. Wydaje mi się, że fajną opcją na pewno może być zrobienie, już wam mówię. Króla, nie. Króla raczej nie. Wyżer też nie. Na pewno fajną opcją Ragnaros jest, który też jest dość często grany i jest, wydaje mi się być dobrą, fajną legendarką. Co jeszcze? Onyxia, Nuzdorum, Zmroziec, to raczej niespecjalnie. Yogg-Saron, no nie specjalnie, chociaż cholera wie, ale no nie, no te deki na Yogg-Saronie wydaje mi się po prostu totalnie zbyt randomowe i niespecjalnie chce mi się budować takie deki pod tą kartę, pod tego bożka, więc tak naprawdę myślałem o Enzocie, jeżeli tak go się czyta, Skazicielu. Naprawdę są przyzwoite talie na Agonii, choćby Paladyn, który jest naprawdę fajny na Agonii. Właśnie używa też Sylvanę i jeszcze tam paru innych kart z Agonią, chyba jeszcze jeden legendarki z Agonią. Wyżera, jeśli się nie mylę? Nie wiem, mogę się mylić, może to nie jest Wyżer. Nie, to nie jest Wyżer. Coś innego.
Ten też nie, tego wyżera też nie, który to był, ten chyba kosztował 4, a właśnie, Keirna, krwawe kopyto, tego typka używa, bo on ma agonię, więc w sumie tak, może zrobić Enzota i może zrobić Keirn, krwawe kopyto, jeżeli uciułam manę, jeżeli uciułam proszek na trzecią legendarkę. Teraz mogę zrobić sobie jeszcze jedną za 1600. I jeszcze mi zostaje tak troszeczkę pyłu, więc jak mówię, jak odczaruję parę kart, to myślę, że będzie stać mi na trzecią legendarkę. Więc albo złożę szamana, stworzę jakieś karty, które no, pozwoliłyby mi złożyć takiego prawilnego midrange szamana, albo będę ciułał na trzecią legendę. Dobra, tak czy siak w komentarzach, jakbyście mogli mi po prostu poradzić, co zrobić. No tak jak mówię, ja przedstawiłem swoje typy. Ten Enzot, Cairn ewentualnie Ragnaros neutralny, ten 8/8 plujący tymi fireballami zadającymi, które zadają 8 punktów obrażeń, albo ewentualnie Ragnaros, ale dla Paladyna. Podoba mi się stal deck na Paladynie, fajny jest. Ten taki Hill Paladin, czy też Hybrid Paladin, różnie on tam jest nazywany na różnych stronach. W każdym razie używa Tyriona, używa Ragnarosa, nie używa Enzota chyba, chociaż Enzota też tam można w sumie wtarabanić. Zagrać to, zagrać Tyriona, zagrać Sylvanę, jeszcze Enzota wtarabanić i zrobić takiego Hill Paladyna połączonego z Sagonią. Więc no cholera wie, co by z tego wyszło tak naprawdę, jakiś dziwaczny deck. Dobra, napiszcie w komentarzach, co zrobić. Sylvana na pewno się przyda, bo tak jak mówię, według mnie jest to najbardziej uniwersalna chyba legendarka neutralna w standardzie na chwilę obecną. Oczywiście no, mam na myśli cały czas standard, tak? Nie mówię o formacie dzikim, czyli wildzie. Mam kurczę bladę doktora Booma. W wildzie to jest w sumie chyba jedyna legendarka z wilda, jaką posiadam tak naprawdę. Nie chcę go odczarowywać, bo kto wie, może sobie coś tam pogram w Wildzie, więc nie piszcie, żebym odczarował Booma, bo na pewno tego nie zrobię. Dość fajna karcioszka, poza tym szkoda mi, no szkoda mi go po prostu. Może tak jak powiedziałem, może jakimiś taliami w Wildzie będę grał, on na pewno w Wildzie będzie dobry, bo to zawsze jest po prostu dobra legendarka, dobry drop za 7. Dobra, to tyle w tym filmiku. Aha, jeszcze wam ewentualnie pokażę moje legendarne karcioszki, które posiadam na chwilę obecną. Legendarki, które posiadam na chwilę obecną, to tak, Kruszor, jeżeli chodzi o łowcę. Kruszor, oczywiście to są karty ze standardu, tak, bo mi chyba nie pokaże tutaj Booma. Jeżeli chodzi o maga, proszę bardzo, arcymag Antonidas. Jeżeli chodzi o paladyna, Tyrion. No i neutralne, Płetwin, Wiedziciel Czo. W sumie nie wiem, czy jego przypadkiem może nie odczarować. Bran, oczywiście, Liza, Imperator, Reno. No jest Sylvana, nice, bliźniaczy cesarz Veklor. Co tu dalej? Rvi, Czarnoręki, Chromagus, arcyzłodziej, Majordomus, Nefarian, Szoko Ślizgły, to tam legendarka, która mi wydropiła z tych 80 pakietów z przedwiecznych bogów. Jazeera, która gdzieś tam mi dropła na samym początku gry, tak naprawdę. Katun, no i Shari, czyli tam Szał Wyzwolony, powiedzmy, że tak. Nie będę się tutaj już łamał języka sobie, czytając tą kosmiczną nazwę tego bożka, chociaż też fajny deck widziałem na nim. On działa w taki sposób, że na koniec tury umieszcza stronnika z twojej talii na polu bitwy, więc nawet spoko umiejka, tak mi się wydaje. Dobra, tak wygląda stan moich legendarek na chwilę obecną. Tak jak mówię, w komentarzach, jeśli byście mogli, to napiszcie, jakie są wasze piki, powiedzmy, jaką kolejną legendarkę skraftować. Jeszcze jakbyście podali, do jakiego deku ona by się przydała. Jeżeli są tacy eksperci, to byłoby naprawdę fajnie. Jeszcze jakbyście dali link do tego deku gdzieś tam na Hearthpawnie, to bym się nie obraził, szczerze mówiąc. Dobra, to tyle. Dzięki wielkie. Liczę na jakieś ciekawe, że tak powiem, odpowiedzi z waszej strony. Co tutaj sobie skraftować za jakąś legendareczkę? Powiedziałem, które mi się mniej więcej podobają. Zobaczymy, co wy zaproponujecie. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć.